W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i na jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Czas odpustu, czas imieniem parafii jest czasem ważnym dla nas, świętujących przemienienie Pańskie. Witamy serdecznie Ojca Jana, który przygotowywał nas do tego świętowania, do tej uroczystości, który także dzisiaj wygłosi do nas Słowo Boże. Znasz Ojcze Jana bardzo dobrze parafię i Pan Bóg posyła Cię, abyś pomógł nam jeszcze bardziej, jeszcze bliżej zrozumieć Chrystusa, który pokazuje nam się, przemienia się na oczach uczniów, ukazując swój boski majestat. Prosimy Cię, Ojcze Janie, abyś tą Eucharystię sprawował w intencji całej parafii. O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski. Witamy również księży z dekanatu, Was, drodzy parafianie i goście, na tej wspólnej modlitwie. Prośmy Boga, abyśmy i my ujrzeli i każdego dnia na nowo w Chrystusie widzieli naszego brata i Boga, który jest w miłości. Dziękuję za słowa powitania. Trudne zadanie przed nami przeżyć odpust parafialny, tak, żeby przyniósł jak najlepsze owoce, dlatego prośmy Ducha Świętego, aby On zbierał nasze umysły, nasze serca na to, co Chrystus dzisiaj będzie chciał nam przekazać. Ojciec Piotr modli się w tej mszy świętej, rozmawiał na stanie sławy, a ja, tak jak ojciec Karol zapowiedział, za parafię, za wszystkich żywych, obłożę błogosławieństwo dla Was i dla zmarłych o życie wieczne. Abyśmy tą liturgię przeżywali godnie na początku, prośmy Pana Boga o miłosierdzie dla każdej i każdego z nas. Spowiadam się. Zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
wiary, świadectwem Ojcu. I ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przebrane dzieci. Sprawiłeś, że posłuszny głosowi Twojego umiłowanego Syna stali się Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytamy z księgi proroka Daniela. Patrzyłem, aż postawiono tronę, a przedwieszy zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jakby z czystej barwy. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają go przed Niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto Słowo Boże. Thank you.
Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowem świętego Łukasza. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. Oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze byli zmorzeni snem. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy tamci weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn wybrany, jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Oto Słowo Pańskie. Sprawia, że
powiedzieliśmy sobie, że sposób wielocennego charakteru. Jedną z takich najbardziej pięknych jest to, że Jezus Chrystus jest pogodny, że przyciąga do siebie. Mówiliśmy, że Jezus Chrystus jest tą postacią, która przyciągała dzieci. Nawet dorośli zabraniali tym dzieciom przychodzić do Jezusa. Dzieci nie lubią ludzi posępnych, narzekających, smutnych. Jezus jest pogodny, przyciąga do siebie. Mówiliśmy, że jego tajemnicą jest to, że zna Ojca, że opowiedział jedną z najpiękniejszych przypowieści o miłosiernym Ojcu, że jest tym, który chce mieć wszystkie swoje dzieci u siebie, który cieszy się i wybiega i cały czas liczy na to, że będziemy chcieli do niego powracać. A dziś, kiedy czytamy Ewangelię o przemienieniu, spróbujmy, bracia i siostry, na chwilę zamknąć oczy i wyobrazić sobie tę scenę. Kiedy Jezus Chrystus się przemienia, kiedy odmienia się jego oblicze, kiedy jego odzienie staje się śpiąco białe. Zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie jego twarz, jego spojrzenie, jego oczy. Jakie one są? Wyobraź sobie, że Jezus Chrystus patrzy na ciebie, że patrzysz w jego oczy. Jak się czujesz? Co widzisz? Bracia i siostry, możemy otworzyć nasze oczy. Na pewno to spojrzenie Jezusa na nas to jest spojrzenie pełne szacunku, pełne miłości. To jest spojrzenie kogoś, kto przede wszystkim widzi w nas dobro. Jezus w każdym spotkaniu człowieku widział dobro. Jezus nikogo nie potępił. Kiedy przyprowadzono do niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, powiedział: ja ciebie nie potępiam, ale idź od tej chwili już nie grzesz. Jezus widzi nas w prawdzie. Wie, że jest nas i dobro, ale wie, że też niekiedy popełniamy grzech, że upadamy. Ale mimo to patrzy Jezus dzisiaj na nas, patrzy na ciebie i widzi ciebie jako cudowny materiał do świętego. Patrzy sobie dzisiaj na ciebie, Stanisławie, Ewo, Julio, Mieczysławie, i widzi, że ty jesteś cudownym kandydatem, cudownym materiałem do świętego. Nie ma bowiem takiego zła, którego Jezus nie był w stanie przezwyciężyć. Nie ma takiego naszego upadku, z którego nie byłby w stanie nas podnieść. Dzisiaj pewnie nie jesteśmy doskonali, ale możemy takimi być. Tim Genare, człowiek, który jako małe dziecko był porzucony przez matkę i maltretowany przez ojca. Jego kolejne życia tak się potoczyły, że długi czas był poprawczaku, później sam innym zadawał bólu. W pewnym momencie swojego życia spotkał Chrystusa i zrozumiał, że Jezus Chrystus patrzy na nas nie przez te sekundy, albo nie tylko przez te sekundy, kiedy upadamy, ale On patrzy na nas przez te dni, godziny, lata, kiedy powstajemy. On ciągle ma nadzieję, że dobro w nas zwycięży. On ciągle widzi w nas dobro. I bracia i siostry, szatańskie myślenie, które nam dzisiaj często się podpowiada, jest to myślenie, że ty jesteś zły. Że w swoim życiu, w swoich grzechach już tak się pogubiłeś, że nie ma co w ogóle prosić Pana Boga o przebaczenie. Że Pan już ci nie przebaczy, bo z takim grzechem, jakie ty masz, to już się nie da. Nawet Pan nie jest w stanie tego wybaczyć. To jest szatańskie kłamstwo. Nie ma bowiem takiego zła, takiego upadku,
poszulnęliśmy, że Pan to w zasadzie nam jest niepotrzebny, bo On nie da innego wyjścia, tylko wpuścić nas z butami do nieba. To też jest kłamstwo. Jezus, kiedy na nas patrzy, to widzi w nas prawdę. To znaczy to, że jest w Tobie mnóstwo dobra, ale że też jesteś grzeszny, że masz swoje upadki. Dlatego przestań udawać, że jesteś nieomylny, że wszystko w życiu Ci wychodzi i że sam sobie poradzisz. Bez Jezusa sobie nie poradzimy. Stańmy dzisiaj w prawdzie. Tak, żebyśmy znali swoje zalety, swoje dobre strony i swoje wady. Tak, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy naprawdę. Co mamy pielęgnować, a co potrzeba jeszcze zmieniać. I prośmy dzisiaj Jezusa, który się przemienia, który pokazuje swoje bóstwo, żeby nam dodał odwagę do przemiany naszych serc. Żebyśmy pielęgnowali nas dobrze. I mieli odwagę, mieli siłę do tego, żeby pozbywać się z naszego życia to, co jeszcze w nas jest słabe albo grzeszne. Oczy Chrystusa, Jego spojrzenia. W ten sposób uczą nas też spojrzenia na świat i spojrzenia na drugiego człowieka. Jak patrzymy na drugiego człowieka? Czy widzisz tylko tych gorszych od Ciebie? Czy raczej należysz do tych, którzy mówią, że tak dobrze na tym świecie nie ma? Że w kościele wszystko jest grzechem i wszystko jest źle? Że w Iławie już nic dobrego się nie dzieje? Spójrzmy dzisiaj na świat oczyma Syna Bożego. Zatrzymaj się. Spójrz na otaczających Cię ludzi. Zobacz, że dla każdego z nich Jezus oddał swoje życie na krzyżu. To znaczy w każdym z nas zobaczył dobro. Stwierdził, że jesteśmy warci Jego krwi. I uczmy się tego spojrzenia. Zamiast być tym, który narzeka i przygnębia drugiego człowieka, bądźmy tymi, którzy potrafią obudzić dobro. Kiedy ostatnio powiedziałeś komplement swojej żonie? Kiedy ostatnio powiedziałaś, że twój mąż zrobił coś genialnie najlepiej na świecie? Czy twoje dziecko rzeczywiście wie, że jesteś dla niej, że jest dla ciebie największym skarbem? Czego jest więcej? Kiedy motywujesz swoje dzieci do pracy, do wysiłku? Oczy Jezusa to są też oczy, które zauważają. Jezus miał i ma zawsze oczy otwarte na świat. Wiedział, że wszystko, co stworzył, że wszystko istnieje po to, żeby było zauważone. Patrzenie jest takim subtelnym sposobem kochania. Nie da się pokochać tłumów, ale da się pokochać tego indywidualnego, jednego człowieka. Jeżeli się go zauważy, jeżeli się go doceni, jeżeli się zobaczy w nim dobro, czy potrafimy cieszyć się takimi prostymi rzeczami? Zielenią, przyrodę, śpiewem ptaków, chłodzącym deszczem. Zauważać szczegóły. I oczy Jezusa to są też oczy, które płaczą. Jezus
był człowiekiem, a więc też umiał płakać, umiał się wzruszać. Chociażby na wieść o śmierci swojego przyjaciela Łazarza. Dobrze, że tu jesteście. Chcemy teraz Ci przedstawić nasze intencje, nasze sprawy, nasze modlitwy. Bo wierzę, że Ty nam się interesujesz, chcesz je wysłuchać. Przemienię, Panie Jezu Chryste, swój Kościół, aby coraz wierniej słuchał i wypełniał Twoje słowo. Panie
Panie nasz Boże, uświęć złożone dary przez chwalebne przemienienie Twojego Syna i oczyść nas ze zmarłych grzechów blaskiem Jego światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Panie z Wami i z Duchem Twoim. Głowuję serca. Znosimy Jego Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. W ten sposób umocnił serca uczniów, aby nie ulegli zgorszeniu krzyża, a całemu Kościołowi dał nadzieję, że osiągnie chwałę, którą sam zajaśniał jako jego głowa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Uświęć się dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to Ty dobrowolnie wydał się na mnie, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdał swoim uczniom mówiąc. I jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica prawdy. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Jackiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zostali z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata.
Dopuść do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem jej podobieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Eugeniuszem, Janem Pawłem II, siostrą Faustyną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusem. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczcie. Panie Jezu.
Przemień nas na Jego podobieństwo, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Proszę na chwileczkę usiąść. Bardzo przepraszam, że na początku mszy świętej nie przywitałem zacnych kapłanów, bardzo razy trafianie gości. Po prostu nie zdążyłem. Pełniłem posługę w konfesjonale, ale ojciec Karol mnie i wszystkich przywitał. Także wszystko jest dobrze. Dziękuję za wspólną modlitwę, za tę Eucharystię, bo każda Eucharystia to nasz Pan. Każda Eucharystia nas przemienia. Oby w nas była świadomość tego, że miłość Jezusa nas przemienia. Bo właśnie dla nas uczynił Eucharystię, który daje siebie do końca, bez warunku. Dziękuję ojcu Janowi za poruszającą ominię, za przewodniczenie, panu celebrującym, moim współbraciom, księdzu Jarosławowi, proboszczowi, parafii grekokatolickiej. Dziękuję księdzu dziekanowi Adamowi, księdzu wicedziekanowi Jarosławowi, diakonom i wandrowcy parafianie i goście za celebrację tej pięknej uroczystości. Zaraz będzie krótkie eucharystyczne nabożeństwo. Wyjdziemy w procesji, gdy wrócimy, zaśpiewamy hymn dziękczynny, Te Deum i na koniec otrzymamy uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Jezu, Piotra, Jakuba i Jana, które dawał ze sobą
prowadzący. Zmiłuj się nad nami. Jezu, którego twarz zajaśniała jak słońce. Zmiłuj się nad nami. Jezu, którego szaty stały się białe jak śnieg. Zmiłuj się nad nami. Jezu, z Mojżeszem i Eliaszem na zejściu ze świata rozmawiający. Zmiłuj się nad nami. Jezu, którego jasny ogół zasłonił przed uczniami. Zmiłuj się nad nami. Jezu, którego świadectwo dał Ojciec Przedwieczny. Zmiłuj się nad nami. Jezu, który przykazałeś apostołom, żeby nie miał miarę widzenia, aż po Twoim zmartwychwstaniu. Zmiłuj się nad nami. Jezu, na miękką Twoją z góry dał wstępujący. Zmiłuj się nad nami. Jezu, w Najświętszym Sakramencie przemieniony. Zmiłuj się nad nami. Jezu, chleb i wino w ciało i krew pod postaciami sakramentalnymi przemieniający. Zmiłuj się nad nami. Jezu, pokarmi Najświętszy, który dajesz życie. Zmiłuj się nad nami. Jezu, przy męce Twojej przemieniony. Zmiłuj się nad nami. Jezu, przy śmierci Twojej okrutnie przemieniony. Zmiłuj się nad nami. Jezu, przy Twoim zmartwychwstaniu przemieniony. Zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniony w ogrodnika okazałeś się płaczącej Magdalenie. Zmiłuj się nad nami. Jezu, który przemieniłeś się w podróżnego przed uczniami idącymi do Emaus. Zmiłuj się nad nami. Jezu, przy Twoim niebowstąpieniu przemieniony. Zmiłuj się nad nami. Jezu, przemieniony chwałą i godnością koronowany. Zmiłuj się nad nami. Jezu, przemieniony chwałą i życie nasze. Zmiłuj się nad nami. Jezu, przemieniony nadzieją nasza w ostatnim życia tchnieniu. Zmiłuj się nad nami. Jezu, przemieniony dolegliwości naszego życia miłosiernie przemieniający. Zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który płacisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Wyczekujemy przyjścia Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który odmienił grzeszne ciała nasze na podobieństwo jasności swojego ciała. Korona złota na jego głowie, wyrażona znamieniem świętobliwości i chwałą godności. Módlmy się. Boże, który w chwalebnym przemienieniu Syna Twojego jednorodzonego potwierdziłeś tajemnicą wiary, świadectwem Ojców, a głosem wychodzącym z jasnego obłoku objawiłeś swoje im upodobanie. Dozwól nam być współdziedzicami i współuczestnikami Jego chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oh,
Ja do Twojej świętej.
oglądałeś